Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Jakiś czas temu widziałeś film z pędzlami Kocha, które się odkręcają, można sobie wymieniać końcóweczki. Zamówiłem u Chińczyka, tak jak mówiłem w filmie. Sam jestem ciekawy, co przyjechało i na ile jest podobne do Kocha. O, taka sytuacja. O, zapomniałem, że zamówiłem w ten sposób. No dobrze. Słuchaj, poczekaj, pierwsze co zrobimy, to wykonanie. No to Koch tu stoi troszeczkę lepiej, tak, równiej tutaj, a bardziej chodzi mi o rączkę. Tutaj widać niedociągnięcia, minimalne, tak, tu nawet tu jest równiej, wszystko tak jak było przyszlifowane. Tutaj jest podobnie. Znaczy w sumie to tak się czepiam troszeczkę, nie? No kurczę, znaczy na to, no widać, że tak jest bardziej, no precyzyjnie, no w Kochu, no dobrze, żeby nie było. A, no, ale bym zamieszał. Teraz włos, to nas najbardziej interesuje. Zakładam. A, teraz tak, tutaj są kłaczki przerośnięte. Przeszło tutaj, no nie, no wykonanie jest zdecydowanie, no to tutaj to w ogóle nie ma tematu. Koch, tu widać, że tu ktoś pilnował na produkcji, żeby to wyglądało. Włos. Tym już czochrałem trochę. Słuchaj, ja kurde, różnic nie widzę, a kosztowało mi to grosze. O ja, a przyjechało w ciągu 2 tygodni. Ale, uciekło. Chodź tu. Oj, brudne. Ojojojojoj. Dobra, przedmuchamy. Ten już był mokry w ogóle jest. I teraz tak, sztywność. Jakość tego. Czy no, ciężko znaleźć różnicę. Naprawdę. Poczekaj, założę sobie na rączkę i wtedy będę wiedział, co jest 5. Nie no, wykonanie to tutaj wiadomo, że Koch stoi lepiej. To w ogóle zobacz. Tu jakieś wystają pierdoły, ale to jest, to nam nie przeszkadza w niczym, w użytkowaniu. I uwaga teraz. Różnic brak, słuchaj, no żadnych różnic, naprawdę. Bynajmniej ja na dzień dobry nie czuję. No i tu, słuchaj, no, jakby to powiedzieć, ja nie widzę różnicy, naprawdę, nie widzę, po prostu dla mnie to są te same pędzle. Ten jest troszeczkę ciemniejszy i jakby go było niby więcej, ale to zobaczymy, jak się tym pobawię. Tutaj no troszeczkę bardziej się rozjeżdża, ale jak nim popracuję, pewnie będzie to samo. No dobra, słuchaj, no co, no pobawię się tymi pędzlami i powiem ci, że rzeczywiście warto zamówić, ale ja już widzę, że tak, że to w ogóle cena do jakości tutaj to Koch leży i kwiczy. Kocha nie ma w tym momencie. Nie ma, on nie istnieje. Patrząc na cenę tych pędzli, a tych, no naprawdę. No dobra, zapraszam cię do dalszej części filmu. Thank you.
Te pędzle. Porównywałem je do pędzli kocha za 8 dych, tutaj chyba 3 dychy. Niecałe 3 dychy. Chyba tak 30 z groszem. I teraz tak. Jakość wykonania. No to tu koch miażdży. To nie ma tematu. Jakość włosa. Na początku myślałem, że przepłaciłem, wiesz, bo jest takie wrażenie, że jest delikatniejszy, nic bardziej mylnego. Jest go zdecydowanie mniej i tak naprawdę jak się go namoczy, robi się, zobacz, on tak wydaje się tłusty i robi się kiszka straszna. Jest go malutko i mało piany trzyma. Tutaj koch zdecydowanie jest przyjemniejszy. Jest go więcej. Lepiej się czyści. Tylko że no, koch kosztuje 80 zł ten secik, a tu mamy 30, czyli można powiedzieć, że prawie 3 razy droższy. Czy 3 razy lepszy? No nie. Myślę, że 2 razy lepszy. Więc tutaj, czy bym dopłacił? Kurde, nie wiem. Są fajniejsze pędzle niż te kocha. O, ale nie jest źle. Kurczę, warto. Myślę, że warto. Tak samo tutaj. Myślałem, że słuchaj, będzie podobnie. No nie. Tutaj koch, więcej włosa, lepiej się rozkłada, lepiej się myje. Tu też on jest jakoś wąsko. Tutaj to już w ogóle jest twardo. Także no, ja wiem, że to jest rączka kocha, ale pędzel jest, uwierz mi, z AliExpress. Zresztą widać po włosach, które w środku wystają. O to nie zadbali. Na AliExpress wykonanie tak samo. Przy tym pędzlu jest słabe. No koch tutaj zdecydowanie wypada lepiej. Dużo osób poleca te pędzle w porównaniu do kocha i dobrze robi, że je poleca, bo za 30 zł naprawdę nie ma co narzekać. No jakość wykonania, no nie ma tematu, no to w ogóle bez dwóch zdań. Rączki, wiesz co, też jest różnica, ale tutaj jakość samych pędzli, czyli tych skówek, to jest przepaść, naprawdę przepaść. Ilość włosa przy kochu i jakość czochrania. Ten na początku wydawał mi się super, ale szybko się piana kończyła i on gdzieś się gubi. Tak jakby się gdzieś gubił. Mało włosa, zdecydowanie za mało. No ale coś za coś, kurczę, prawda? Na plastikach, słuchaj, jeszcze jak ci mogę. Najgorzej jest przy felgach. Najgorzej jest przy felgach. Trwałość, myślę, że długo wytrzyma, bo włos jest identyczny jak w kochu, tyle tak jak mówiłem wcześniej. Jest go mniej. No dobra, słuchaj, nie będę się więcej rozwodził na temat tych pędzli. Moim zdaniem, standardowo, jak to z AliExpress, warto. Znaczy, oczywiście, jakby nie Facebook i osoby, które tam wrzuciły linka do tych pędzli, to nawet bym nie wiedział, że są na AliExpress. W sumie to wszystko jest na AliExpress. To, co firmy detailingowe proponują. I dlatego też trafiłem na AliExpress i jak zobaczyłem cenę, mówię, nie, no to przecież za ten pieniądz to śmiech tego nie wziąć. Robimy jeszcze raz. Robię tak. Pstryk. O. Do czegoś je na pewno zużyję, nie ma tematu. Pstryk i jeszcze raz pstryk. O, tu jest kocha? Nie. Rączka kocha? Rączka kocha. Dobra, okej, poskręcane. No dobra, słuchaj, cena do jakości, jeżeli chodzi o te pędzle, naprawdę bardzo fajna. Do kocha trochę jeszcze brakuje. Jakość wykonania niestety leży. Ilość włosa i jakość włosa. Jakość włosa jest naprawdę, można powiedzieć, że idealna. Jakby go było więcej, to wypisz, wymaluj koch. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!